Zwróćcie uwagę na te dwa zakreślone auta, a szczególnie na to ciemne. Właśnie byliśmy świadkami wyprzedzania na przejściu dla pieszych. Taką właśnie zasadzkę przygotowali na kierowców inowrocławscy znakolodzy. W tym miejscu, tuż przed przejściem, pojawia się drugi pas. Pas ten służy właśnie do wyprzedzania na przejściu dla pieszych i do wyprzedzania na skrzyżowaniu. Jeśli sobie przypominacie, to już kilka razy mówiłem, że to skrzyżowanie to dzieło kretyna. Zwróćcie uwagę, jak daleko musi stać to białe auto i oczekiwać na wjazd na skrzyżowanie. Z powodu złej organizacji ruchu to skrzyżowanie naprawdę jest niebezpieczne. Dobrze, że kierowcy to zauważyli i zachowują na nim szczególną ostrożność. Tylko że ta szczególna ostrożność nie wpływa dobrze na płynność tego skrzyżowania. Zwróćcie uwagę na to ciemne auto. Jego kierowca, w tym przypadku kobieta, zachowuje szczególną ostrożność i czeka na wjazd na skrzyżowanie 2,5 minuty. Film jest przyspieszony i wcale się jej nie dziwię, bo na tym skrzyżowaniu tak naprawdę bardzo łatwo o kolizję. Już dawno postulowałem zmianę organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu i pokazałem, jak może dojść do kolizji. Symulacja przedstawia czyhające niebezpieczeństwo. Według mnie w przybliżeniu to skrzyżowanie powinno wyglądać tak. Ale jest jeszcze jedna możliwość poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Można zrobić małe rondo. To jest porównanie w skali 1:1 skrzyżowania we Włocławku ze skrzyżowaniem w Inowrocławiu. A tak to rondo wygląda w rzeczywistości. Jak widać, jeżdżą po nim autobusy. Nie jest ono duże, ale wystarczające. A tak wygląda przeniesienie w skali 1:1 ronda z Włocławka na skrzyżowanie Alei 800-lecia z Aleją Niepodległości. I jak widzicie, skoro to duże Volvo pokonuje to skrzyżowanie z lewoskrętu, czyli ze środka jezdni, to nie miałoby problemu, żeby objechać takie małe rondo. Poddaję tę propozycję pod dyskusję.